burzliwie, siarczyście, wietrznie przywitał nas rok 2019, ale chciałem powiedzieć, że pogoda jest naprawdę nie narciarska dzisiaj, nawet za chyba wychodzić w góry, ponieważ przychodzi taki po prostu front, zamieć, mgła jest, no widoczność tak jak tutaj widzicie za mną praktycznie, nie wiem, do może 10 metrów coś widać, no i nadchodzi taka po prostu zadymka śnieżna. Znowu jedziemy naszą spacerówką. Zjechałem z trasy głównej, dlatego że tak jak na górze udało mi się powiedzieć, nie wiem czy w ogóle było mnie słychać, idzie front taki burzowy. Ludzie pozjeżdżali w większości ze stoku, dlatego że zaczyna być nawet niebezpiecznie troszkę. Pada taki marznący deszcz ze śniegiem. Zamienia się w lód tam, jak widać na tych zdjęciach. Po prostu jedno, przynajmniej ze zdjęć, które udało mi się zrobić z ledwością, pokazuje, że praktycznie przy tym wietrze krzewy i drzewa zamieniają się w takie chochoły lodowe. No i przebywanie właściwie w takim obszarze dłuższy czas, no naraża nas na pewne i też ryzyko i niebezpieczeństwo. Więc ja teraz troszeczkę szusuję no tą trasą, którą polubiłem ostatnio za niebieskim szlakiem. Charakteryzuje na pewno naszą okolicę bardzo surowy klimat, no i bardzo zmienny. To jest charakterystyczne dla Gór Orlickich, że tych schronów jest tam troszkę więcej niż u nas. Tutaj warto by odrobić tą lekcję i z czasem też więcej po stronie polskiej, ponieważ no przy takich zmianach, nagłych zmianach klimatu, to naprawdę bardzo, bardzo się przydaje. Ja przechowałem się około pół godziny ponad w tamtym schronie, jak szedł taki front z lodem, to po prostu wybawienie. Więc zastanawiam się, jak ci mieszkańcy tej miejscowości górskiej, nie tak daleko Masaryka, Szerlich, zastanawiam się, jakie wiedli życie, ponieważ to jedna z wyżej położonych osad. No mam nadzieję się wybrać tam do okolic tej miejscowości, na ile ona tam funkcjonuje, jak duża ta osada jest. Może w innej porze roku, a może bardziej jak będzie stabilny front pogodowy. Drogę do Hubertusa,
Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale jestem akurat zimą pod Hubertusem, całkiem po zmroku. Fajne to miejsce jest. Polecam odwiedzić komuś, kto lubi wędrować po górach, także kiedy zajdzie słońce. Słaba jest ta pokrywa śnieżna. Trzeba czekać na lepszy opad śniegu. Niestety w ciągu 2 dni to, co spadło, zaczyna szybko topić się, mimo tego, że no, Hubertus jest dość wysoko. No więc tu śnieg powinien być, a niestety bardzo szybko odpływa. Tak jak widać to na zdjęciach poniżej, słabo. No cóż, czas do poranicy. Zrobiło się ciemno.